Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w programie Druga Kawa. Witam Maciej Nowak. Moim gościem jest Przemysław Strzelczyk, autor wynalazku pod tytułem Mousebox. Witam serdecznie. Powiedzmy, co to jest Mousebox z tym, którzy jeszcze być może nie słyszeli o tym. Jest to mini komputer zapakowany w formie myszy. Jak to się da zrobić, żeby coś, co normalnie ma wielkość, nie wiem, laptopa czy takiej skrzynki, która nam stoi pod biurkiem, a tutaj zmieści się w myszce, która no nie jest jakaś wielka, tylko normalnie można ją wrócić w zon. Wykorzystaliśmy dostępne metody miniaturyzacji. Mamy dostęp do pewnych technologii, wykorzystaliśmy to. Powstał Mousebox. I działa. I działa, sam pan widział na konferencji. Widziałem. Ile już takich Mouseboxów jest? Obecnie mamy dwa. Jeden już bardzo słabo się trzyma, ponieważ przeszedł on już cały proces nagrywania filmu. Później proces przeróbki, więc ta obudowa jest bardzo sfatygowana. Z drugim jeździmy cały czas w trasie, jesteśmy... Pokazujemy go w telewizji. Jest on świeżo po wydruku 3D, nie malujemy go, ponieważ nie chcemy ukrywać, że jest to prototyp. To są prototypy, które działają, a parametry mają podobne, zbliżone do tego, jak normalne PC-ty, normalne laptopy? Tak. No tak, prototyp jest wyposażony w dwurdzeniowy procesor, 2 GB RAM-u, 128 GB dysku. Docelowo będzie to czterordzeniowy procesor, ale to właśnie... Potrzebujemy odpowiedniego partnera, abyśmy uzyskali dostęp do takiej technologii. O tym partnerze sobie jeszcze na pewno dzisiaj porozmawiamy. Zastanawiałem się, skąd u was wziął się pomysł na to, żeby wymyślić coś takiego. Jesteście studentami, dalej studiujecie. Nie wiem, macie za dużo czasu, główkujecie wtedy? Jak to przyszło do waszych głów? Mamy taką wspólną paczkę, która chce zawsze zrobić coś innowacyjnego i w pewnym momencie analizowałem cały proces ewolucji komputerów. Natknąłem się na to, że tak naprawdę mysz została niezmienna. Cały czas z niej korzystamy. Praktycznie nie ewoluowała przez cały okres od samych początków. Korzystamy z niej na co dzień. Dlaczego by tego nie wykorzystać? Połączyliśmy dwa największe wynalazki. IT. Nikt jeszcze wcześniej tego nie zrobił, ku naszemu zdziwieniu, więc jesteśmy pierwsi na świecie, stąd to cały boom, ale myślę, że opłacało się razem pracować. Jak się tak zastanawiałem nad tym, to w zasadzie to proste do wymyślenia. Tak? No, mamy komputer, mamy mysz, dzisiaj wszystko miniaturyzujemy, tak. No to spakować ten komputer do myszy. Tak? Tak. Dlaczego to się akurat w Opolu narodziło, a nie w Dolinie Krzemowej? Nie mam pojęcia. Czy my jesteśmy gorsi od Doliny Krzemowej? Może lokalizacją? Nie, raczej nie. Wszystko jest ok. No, okazuje się, że to, że tak powiem, Steve Jobs też może... Tam jest chyba cieplej troszeczkę. I lepiej się myśli. Nie, myślę, że tak samo. Tak samo. Wcześniej już coś wynaleźliście? Mówisz, że pociągają was innowacje. Czy to jest taki pierwszy wynalazek? Cały czas pracujemy nad różnymi projektami. Wcześniej były to głównie projekty software'owe, czyli zajmowaliśmy się oprogramowaniem różnego rodzaju obliczenia w chmurze i różne bardziej trudne rzeczy, bardziej naukowe. Tak? Tym razem chcieliśmy coś zrobić bardziej dla ludzi, no i z czego normalny Kowalski będzie mógł na co dzień korzystać i tak powstał właśnie Mousebox. To był taki moment, że nagle wymyśliliście, robimy, czy jakiś proces do dochodzenia do tego? W pewnym momencie podczas analizy wpadłem na ten pomysł, żeby jednak to może zawrzeć w myszy i nie w ogóle zlikwidować jednostkę centralną z pakietu komputerowego. Tak? Wykorzystać monitory, które są na co dzień, ponieważ jest ich pełno. Nie ukrywam, że mamy jeszcze dodatkowe pomysły, których nie zdradzamy w tym momencie, jak wykorzystać oprócz monitorów. I po prostu w tym momencie będziemy pracować nad bezprzewodowym modułem transmisji obrazu oraz bezprzewodowym indukcyjnym ładowaniem. Czyli to chodzi o to, że nie trzeba będzie kabelków podpinać? Tak, w ogóle chcemy pozbyć całkowicie Mouseboxa, jakiejkolwiek kabli. Ale to jest gdzieś dopiero kwestia przyszłości, tak rozumiem? Jest to kwestia krótkiej przyszłości, myślę. Cały czas, teraz to co prawda jesteśmy zajęci chwilowo, ale jak boom minie, nadal powrócimy do pracy. Ile osób pracowało nad tym wynalazkiem? Ogólnie nad wynalazkiem pracowały 4 osoby, jest nas 5 w drużynie. Michał zajmował się całą stroną wizualną. On
dla nas stworzył film promocyjny, który naprawdę bardzo, bardzo nam pomógł w promowaniu Mouseboxa. Nad samym wynalazkiem pracowaliśmy w czwórkę. Ja, Mariusz Zaworka, Krzysztof Smykała oraz Oskar Szczepaniak. Każdy z nas wniósł jakąś swoją cegiełkę w to. Każdy z nas zajmuje się czymś innym, ale jakoś to się zazębia i pozwala nam to stworzyć różne rzeczy. Czyli uzupełniacie się w zespole. Tak. Od momentu powstania pomysłu do chwili wypuszczenia jakby prototypu, tak? Pojawienia się prototypu, ile czasu minęło? To był długi, minęło długi ponad proces. Rok. Ponad rok czasu. Mieliśmy bardzo, bardzo dużo rzeczy na głowie, tak jak wcześniej wspomnieliśmy na konferencji. Mieliśmy swoją pracę magisterską również. Jakieś działania naukowe, które zbliżały nas do doktoratu. Każdy z nas pracuje na co dzień i jest to naprawdę ciężko pogodzić. Mamy również rodziny, dziewczyny. Naprawdę nie jest łatwo, ale... Czy jesteście takimi stereotypowymi informatykami, którzy to nie odchodzą od komputera wszędzie, nie wiem, z tą klawiaturą czy z tą myszą? Na pewno wszędzie z telefonem. Z telefonem. Komputer raczej też zawsze mam przy sobie, ale jeżeli mam trochę czasu, wolę go spędzić na przykład z rodziną. Bo teraz będzie łatwiej ten komputer mieć przy sobie, bo wystarczy tą mysz schować do kieszeni, tak? Nie trzeba będzie dźwigać w torbie. Oczywiście. Szczególnie jeżeli wykorzystujemy Mousebox zamiast komputera stacjonarnego. To jest dla nas bardzo wielkie ułatwienie. No i co teraz? Teraz chyba dochodzicie do równie trudnego momentu jak wymyślenie Mouseboxa, czyli spopularyzowanie go, skomercjalizowanie, wprowadzenie do produkcji. Tak, myślę, że to jest bardzo trudny moment, ponieważ jesteśmy na takiej krawędzi, albo się uda, albo nie, prawda? Jeżeli pozyskamy, doprowadzimy te wszystkie rozmowy do końca, sfinalizujemy to wszystko, będziemy w stanie go wyprodukować. Po drodze czeka bardzo na nas dużo pewnie pułapek, tak? Począwszy od profesjonalnego jeszcze raz zaprojektowania płytek, wykonania designu, ponieważ trzeba dostosować jeszcze Mousebox dla bardziej wyrafinowanych użytkowników. Trzeba pokazać różne walory też Mouseboxa, tak? Różne kategorie, tak samo jak mamy różne telefony, tak? Różne opcje. No to wszystko, instrukcja obsługi, gwarancja, to wszystko trzeba dobrze przemyśleć. I jak ważny jest design przy komputerach, to wystarczy poczytać biografię Steve'a Jobsa. Myślę, że to jest bardzo ważna, jest kluczowa sprawa. W Polsce mamy problem z tym, że potrafimy wymyślić coś nowego, potrafimy wpaść na jakiś innowacyjny pomysł, później mamy problem właśnie z wdrożeniem tego, wykorzystaniem, przełożeniem na produkcję. Myślę, że powoli ludzie już w Polsce również dostrzegają ten potencjał w branży informatycznej i będzie tylko lepiej. A jeżeli nie, no możemy również czerpać różnego rodzaju znajomości, różnego rodzaju wiedzę z zagranicy, tak? Jesteśmy teraz w Unii Europejskiej, świat jest dla nas otwarty. Mnie zaskoczyło to, że zdecydowaliście się w tym momencie ogłosić jakby światu, że mamy coś takiego, wymyśliliśmy coś takiego, a nie działaliście gdzieś tam zakulisowo, próbując dotrzeć do jakichś inwestorów czy partnerów. Myślę, że to był odpowiedni moment. W tej branży nie ma zbyt dużo czasu na oczekiwanie, tak? Musimy jak najszybciej pokazać to, co jest, jeżeli jest to odpowiednio chronione i nie widzę żadnych przeszkód. Taką ochronę patentową czy prawda? Mouseboxa ma odpowiednią ochronę. Cały czas rozmawiamy, jesteśmy w trakcie rozmów różnego rodzaju. Nadal napływają do nas różnego rodzaju propozycje, ale wiadomo, przewaga jest mniejszych firm. My potrzebujemy naprawdę dużego gracza. Chcecie po prostu zalać świat Mouseboxami. Mam nadzieję. To będzie polska firma zagraniczna? Jeszcze na tym etapie nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Chciałbym, żeby to była polska firma. Bardziej patriotycznie by było. Bardziej z Opola. Bardziej z Opola. A są w Opolu takie firmy, które mają taki potencjał? Nie wiem. Tak naprawdę myślę, że możemy być zawsze pierwszą firmą. Tylko potrzebny jest kapitał. Tak, potrzebny jest kapitał. Dosyć duży. Kiedy Mousebox może się pojawić na rynku? Czy na przykład na następną, nie wiem, gwiazdkę pod choinkę można będzie komuś prezentować? Myślę, że możemy mówić o następnej gwiazdce, aczkolwiek jesteśmy w tym momencie zależni właśnie tylko od tego. Jeżeli pozyskamy fundusze, odpowiednio zorganizujemy to wszystko, będziemy mogli... Będziecie stawiać nowy zakład produkcyjny, czy wykorzystacie potencjał już istniejący? Wykorzystamy potencjał istniejący, myślę, na tym etapie. To jeszcze pytanie na koniec, ile może kosztować Mousebox w sklepie? Czy będzie tańszy niż zakup, nie wiem, laptopa, czy takiej skrzynki, którą możemy umieścić pod biurkiem? Naszym głównym pomysłem było to, aby stworzyć tą płytkę, cały design i cały proces produkcji w ten sposób, aby był on jak najtańszy dla normalnego Kowalskiego. I według nas
Znaczy, jesteśmy tego pewni, że będzie to tańsze, dużo tańsze niż normalny zestaw komputerowy albo laptop. Czyli rozumiem, że tutaj jakichś widełek cenowych jeszcze nie podamy. Nie, 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 widełek cenowych nie. No to, wszyscy wymuszają te widełki cenowe na mnie, ale niestety nie mogę ich podać. To czekam, aż się pojawi w sklepach i trzymam ich kciuki za to, żeby udało się wdrożyć do produkcji, bo wymyśleć to już wymyślono. Przemysław Strzelczyk, jeden z autorów wynalazku pod tytułem Mousebox, był gościem w drugiej kawie. Dziękuję.